Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wszystkich słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam, pozdrawia ojciec Zdzisław Klawka. Dzisiaj Wielka Środa, ale też jest audiencja, do której wysłuchania wszystkich naszych widzów telewizji Trwam serdecznie zapraszam. Audiencja odbywa się na placu Świętego Piotra z udziałem Ojca Świętego, pomimo chwilowej niedyspozycyjności. Ojciec Święty jest z nami i dzisiaj do nas wygłosi środową katechezę. Pragniemy teraz duchem przenieść się tam właśnie na plac Świętego Piotra, aby uczestnicząc w tej audiencji też być tymi, którzy w ten sposób przeżywają Wielki Tydzień. Znakiem Krzyża Świętego rozpoczyna się ta dzisiejsza audiencja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato, non rispondeva con insulti. Maltrattato, non minacciava vendetta. Na początku czytany jest tradycyjnie fragment Pisma Świętego. Dzisiaj w kilku językach, również w języku polskim, usłyszymy fragment z pierwszego listu Świętego Piotra Apostoła. Posłuchajmy też w innych językach ten fragment. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. C'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of Saint Peter. Christ suffered for you, leaving you an example so that you should follow in his steps. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When he was abused, he did not return abuse. When he suffered, he did not threaten. He himself bore our sins in his body on the cross, so that free from sins, we might live for righteousness. By his wounds, you have been healed. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Pedro. Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بطرس الأولى. تألم المسيح أيضا من أجلكم وترك لكم مثالا لتقطفوا آثاره. إنه لم يرتكب خطيئة ولم يوجد في فمه غش. شتم ولم يرد على الشتيمة بمثلها. تألم ولم يهدد أحدا. وهو الذي حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن خطايانا فنحيا للبر، وهو الذي بجراحه شفيتم. كلام الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Chrystus cierpiał również za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim, Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Oto Słowo Boże. A teraz wysłuchamy słów katechezy środowej Ojca Świętego Franciszka. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. W minioną niedzielę słyszeliśmy w liturgii opis męki Pańskiej. Kończy się on następującymi słowami: opieczętowali kamień. Opieczętowali kamień. Wydaje się, że wszystko jest skończone. Dla uczniów Jezusa ten głaz
oznacza kres nadziei. Mistrz został ukrzyżowany, zabity w najbardziej okrutny i upokarzający sposób, powieszony na haniebnym krzyżu poza miastem. Jest to publiczna porażka, najgorsze możliwe zakończenie. To przygnębienie, które ogarnęło uczniów, nie jest nam dzisiaj zupełnie obce. Również w nas gromadzą się mroczne myśli i uczucia frustracji. Dlaczego tak wiele obojętności wobec Boga? Dlaczego tyle zła na świecie? Jest zło w świecie. A w sercu każdego z nas ileż zawiedzionych oczekiwań, ileż rozczarowań. Ponieważ dlaczego jesteśmy tak przywiązani do wojny? A w sercu każdego z nas ileż zawiedzionych oczekiwań, ileż, proszę, ponad to poczucie, że czasy minione były lepsze i że w świecie, a może nawet w Kościele, nie jest tak, jak kiedyś. Krótko mówiąc, także dzisiaj nadzieja zdaje się niekiedy być zduszona pod kamieniem nieufności. I was zapraszam, abyście pomyśleli, gdzie jest twoja nadzieja, gdzie się znajduje twoja nadzieja. Czy w tobie jest żywa nadzieja, czy jest zduszona pod kamieniem nieufności? Czy ta nadzieja dodaje ci energii do pójścia do przodu? Gdzie znajduje się twoja nadzieja dzisiaj? Jeden obraz utrwalił się w umysłach uczniów – krzyż. Tam koncentrował się koniec wszystkiego. Ale wkrótce potem odkryje właśnie w krzyżu nowy początek. Drodzy bracia i siostry, właśnie w ten sposób budzi się Boża nadzieja. Rodzi się i odradza w czarnych dziurach naszych zawiedzionych oczekiwań. Prawdziwa nadzieja nigdy nie zawodzi. Pomyślmy tylko o krzyżu. Z najstraszniejszego narzędzia tortur Bóg uczynił najwspanialszy znak miłości. To drzewo śmierci, które stało się drzewem życia, przypomina nam, że to, co dla ludzi jest końcem, dla Boga jest początkiem. Początek Boga często jest naszym końcem. W taki sposób Bóg lubi czynić cuda. Spójrzmy więc dzisiaj na drzewo krzyża, aby zakiełkowała w nas nadzieja. Ta codzienna cnota, milcząca, pokorna, ale to utrzymuje nas, aby iść do przodu. Bez nadziei nie można żyć. Pomyślmy, gdzie jest moja nadzieja? Spójrzmy więc dzisiaj na drzewo krzyża, aby zakiełkowała w nas nadzieja, abyśmy zostali uzdrowieni ze smutku. Ile dzisiaj smutnych ludzi? Kiedy mogłem iść po udać się do innej decyzji, widziałem wiele spojrzeń smutnych. Ludzie, którzy rozmawiali ze sobą, którzy rozmawiali ze swoimi telefonami. Ludzie bez nadziei. A gdzie jest twoja nadzieja dzisiaj? Potrzeba nam nadziei, aby być uzdrowionymi ze smutku. Jesteśmy chorzy na smutek. Uzdrowieni ze smutku, który nas niszczy, z rozgoryczenia, którym skażamy Kościół i świat. Spójrzmy na krucyfiks i cóż widzimy?
Widzimy Jezusa ogołoconego, Jezusa zranionego, Jezu umęczonego i końcem wszystkiego, co jest, tam jest nasza nadzieja. Zauważmy zatem, że w tych dwóch aspektach nadzieja, która zdaje się umierać, odradza się. Po pierwsze, widzimy Jezusa ogołoconego, ponieważ gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. Bóg ogołocony. Ten, który ma wszystko, daje się pozbawić wszystkiego, ale to upokorzenie jest drogą odkupienia. W ten sposób Bóg odnosi zwycięstwo nad tym, co w nas nieprawdziwe. Z trudem przychodzi nam stanąć w prawdzie o nas samych. Przyoblekamy się w zewnętrzne pozory, bo nam się nie podoba, o które zabiegamy się i się troszczymy w maski, aby się ukryć i pokazać, i aby pokazać się lepszymi niż jesteśmy faktycznie. To jest taki zwyczaj makijażu, żeby lepiej wyglądać od innych. Myślimy, że ważne jest, aby się pokazać, aby inni mówili o nas dobrze. I przyozdabiamy się pozorami, rzeczami powierzchownymi, zbędnymi. Jednakże w ten sposób kiedy zanika makijaż, wtedy widzimy, że Twoja twarz nie jest piękna. A my mamy piękną twarz. Nie trzeba pokrywać ją makijażem. Jezus ogołocony ze wszystkiego przypomina nam, że nadzieja odradza się poprzez stanięcie w prawdzie o sobie, poprzez porzucenie dwulicowości, poprzez uwolnienie się od pokojowego współistnienia z naszymi fałszami. Jesteśmy przyzwyczajeni do fałszu i traktujemy ten fałsz, jakby to była prawda. Jesteśmy zatruci naszym fałszem. Tego właśnie potrzeba, powrotu do serca, do tego, co esencjalne, do prostego życia, pozbawianego jakże wielu rzeczy zbędnych, które są namiastkami nadziei. Dzisiaj, kiedy wszystko jest skomplikowane i grozi nam zagubienie się, potrzebujemy prostoty. Musimy na nowo odkryć wartość wstrzemięźliwości, wyrzeczenia, oczyszczenia tego, co zanieczyszcza serce i czyni nas smutnymi. Każdy z nas może pomyśleć o czymś niepotrzebnym, czego może się pozbyć, aby odnaleźć siebie. W Świętej Marcie, gdzie mieszkam, to jest hotel. Dla wielu ludzi taki pomysł przyszedł, aby pozbyć się tego, co jest niepotrzebne właśnie w Wielkim Tygodniu. Ogołocić się. To jest bardzo potrzebne. Ile rzeczy w naszym sercu i też na zewnątrz jest zbytecznych, niepotrzebnych. Patrzcie na swoją odzież. Zobaczcie, że ile rzeczy jest niepotrzebne. Ale patrzcie na... Ale patrz na serce. Ty się uśmiechasz, ale to prawda. Ile rzeczy w wnętrzu jest do wyrzucenia. Ile mamy iluzji. Wróćmy do prostoty. Do prawdziwych rzeczy. Że nie trzeba makijażu.
To dobre ćwiczenie. Spójrzmy jeszcze raz na krzyż i zobaczmy zranionego Jezusa. Na krzyżu widać gwoździe przebijające Jego ręce i stopy, Jego otwarty bok. Ale oprócz ran ciała są też rany duszy. Jezus zostaje sam, zdradzony, wydany, zaparli się Go uczniowie, skazany przez władzę religijną i świecką, doświadcza nawet opuszczenia przez Boga. Na krzyżu pojawia się też powód potępienia. To jest Jezus, król żydowski. To jest ironia. On, który uszedł, gdy próbowano go uczynić królem, zostaje teraz potępiony za to, że sam siebie uczynił królem, chociaż nie popełnił żadnego przestępstwa. Zostaje ukrzyżowany między dwoma złoczyńcami, a ludzie wolą od niego Barabasza, który był zabójcą. Tak więc Jezus jest zraniony na ciele i duszy. W jaki sposób pomaga to naszej nadziei? Jezus ogłodzony, co to mi mówi dzisiaj? W czym mi to pomaga? Także, bracia i siostry, my także jesteśmy zranieni. Kto nie jest zraniony w życiu? Wiele ran jest ukrytych. Któż nie nosi blizn po minionych decyzjach, po nieporozumieniach, po urazach, które pozostają w nas i są trudne do przezwyciężenia, ale także doznanych krzyw, ciętych słów, bezlitosnych osądów. Bóg nie ukrywa przed naszymi oczami ran, które dotknęły Jego ciało i duszę. Ukazuje je, aby nam pokazać, że w Wielkanoc można otworzyć nowe przejście, uczynić ze swoich ran przestrzenie światła. Ojcze Święty, nie przesadzać, ale Ty spróbuj. Spróbuj to uczynić. Pomyśl o Twoich ranach, o których Ty tylko sam wiesz, a masz ukryte je w sercu. I popatrz na Pana i zobaczysz, jak te rany stają się światłem, przestrzeniami światła. Jezus na krzyżu nie oskarża, ale miłuje. Miłuje i przebacza tym, którzy zadają mu rany. W ten sposób zamienia zło w dobro. W ten sposób przemienia cierpienie w miłość. Bracia i siostry, problemem nie jest to, czy zostaliśmy mniej lub bardziej zranieni przez życie, ale co uczynimy z tymi ranami, tymi małymi i wielkimi, które zostawiają znak na moim sercu. Mogę, co Ty uczynisz Twoimi ranami? Ojcze, ja nie mam żadnych ran, ale pomyśl zanim to tych ran. Ale co Ty możesz zrobić z Twoimi ranami, o których tylko Ty wiesz? Mogę pozwolić, że będą wywoływać smutek i pozostawią urazy, ale mogę je złączyć z ranami Jezusa, tak aby i moje rany stały się pełne światła. Wy młodzi, wielu młodych nie chcą wykorzystać te rany i popełniają samobójstwo. Dzisiaj w naszych miastach wielu młodych nie widzą drogi wyjścia, nie mają nadziei i wolą iść, użyć. Idą po narkotyki. A jaki jest Twój narkotyk, aby zakryć Twoje rany? Tak, nasze rany mogą stać się źródłem nadziei, gdy zamiast użalać się nad sobą,
będziemy ocierali łzy innych, gdy zamiast żywić urazę z powodu tego, co nam zabrano, będziemy troszczyć się o to, czego brakuje innym, gdy zamiast zamykać się w sobie, będziemy pochylali się nad tymi, którzy cierpią, gdy zamiast pragnąć miłości dla siebie, będziemy gasić pragnienie tych, którzy nas potrzebują. Tylko bowiem wtedy, gdy przestajemy myśleć o sobie, odnajdujemy siebie. Nie myśleć o sobie, w ten sposób się nie odnajdujemy. A dzięki temu, jak mówi Pismo Święte, nasza rana szybko się zabliźni i na nowo rozkwitnie nadzieja. Pomyślcie o tym. Co mogę uczynić dla innych? Jestem zraniony przez grzech, przez historię. Każdy ma własną ranę. Co uczynię? Czy takie wpatruję się, czy może jednak dostrzegam rany innych, aby pomóc innym uzdrowić ich rany? Dla każdego z nas to jest. Niech Pan nam pomoże iść do przodu. Wysłuchaliśmy środowej katechezy. Ta dzisiejsza katecheza w całości poświęcona jest tematyce krzyża. A więc Ojciec Święty pomaga nam właśnie już też w czasie audiencji, pomaga przeżywać głęboko znaczenie krzyża. Krzyża, który stoi w centrum naszej refleksji wielkotygodniowej. Dalszy przebieg audiencji. Spikerzy poszczególnych języków zapewniają Ojca Świętego o życzliwości, o modlitwie, w jego intencjach jako następcy Piotra. Wyjaśniony jest dalszy przebieg katechezy i za chwilę streszczenie tej dzisiejszej katechezy wypowiedzianej przez Ojca Świętego w języku włoskim jest tłumaczony na język francuski. Ce désespoir qui opprimait les disciples ne nous est pas étranger aujourd'hui au milieu de nos pensées sombres et de nos sentiments de frustration. L'espérance semble parfois scellée sur la pierre du découragement. La croix symbolisait la fin de tout pour les disciples. Mais l'espérance de Dieu germe, naît et renaît dans les trous noirs de nos attentes déçues. Elle ne déçoit jamais. De la croix, le plus terrible instrument de torture, Dieu a tiré le signe le plus grand de l'amour. Ce bois de mort, devenu arbre de vie, nous rappelle que les débuts de Dieu commencent souvent à partir de nos fins. Nous sommes appelés à regarder l'arbre de la croix pour que l'espérance germe en nous. Lorsque nous regardons le crucifié, nous voyons Jésus dépouillé et blessé. L'humiliation de Dieu dépouillée est la voie de la rédemption. Jésus dépouillé de tout nous rappelle que l'espérance renaît lorsque nous vivons dans la vérité, lorsque nous abandonnons nos duplicités et nos faussetés. Jésus est blessé dans son corps et dans son âme. Dieu ne nous cache pas les plaies qui l'ont transpercé. À Pâques, un nouveau passage peut s'ouvrir, faire de ces blessures des brèches de lumière. Nos blessures peuvent devenir des sources d'espérance lorsque nous sommes ouverts aux autres en prenant soin d'eux. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
Bardzo serdecznie pozdrawiam pielgrzymów francuskojęzycznych, szczególnie pochodzących z Francji i Belgii. Bracia i siostry, w te święte dni zbliżmy się do ukrzyżowanego. Stańmy przed Nim, który jest ogołocony, aby odkryć prawdę o nas samych, usuwając to, co zbyteczne. Niech Jezus w nas odnowi nadzieję. Niech Bóg was błogosławi. Te słowa w języku francuskim wypowiedziane przez Ojca Świętego. Speaker tłumaczy na język francuski. En particulier de France et de Belgique. Frères et sœurs, en ces jours saints, approchons-nous du crucifié. Mettons-nous devant lui, dépouillés pour faire la vérité en nous, en enlevant ce qui est superflu. Laissons Jésus régénérer en nous l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Po języku francuskim, kolejna język angielski. I speaker, podobnie jak jego poprzedniczka, zapewnia Ojca Świętego w imieniu pielgrzymów anglojęzycznych o uczuciach życzliwości, szacunku i modlitwy za posługę, jego posługę następcy Piotra. I też wyjaśniony zostanie dalszy przebieg dzisiejszej audiencji. I usłyszymy też streszczenie dzisiejszej katechezy w języku angielskim. Which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and to those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in these days of Holy Week, we prepare to celebrate the mystery of Jesus' passion, death, and resurrection. The cross, which first seems a sign of defeat and despair, proves instead to be the tree of life and the source of undying hope. Our contemplation of the crucified Jesus, in his nakedness and humiliation, invites us to strip ourselves of false illusions, to acknowledge the truth about ourselves, and to find healing and the possibility of a new beginning. The sufferings that Jesus embraced for our sake were not merely physical, but also included the human experiences of betrayal, denial, and even, on the cross, abandonment by the Father. In Jesus' wounds, we can see our own. In his obedience to the Father's will and his forgiveness of those who crucified him, he shows the victory of God's love and offers us the hope of interior renewal and redemption. In these coming days, let us draw near to the Lord and place our hope in the power of his cross to turn evil into good and suffering into a generous love of our brothers and sisters, especially those in greatest need. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów angielskojęzycznych, szczególnie grupy pochodzące z Niderlandów, Nowej Zelandii, Filipin, Singapuru, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wszystkim życzę, aby ten święty tydzień, wielki tydzień, był celebrowany jako zmartwychwstanie naszego Pana, ale przez serce oczyszczone i odnowione łaską Ducha Świętego. I niech was Bóg błogosławi. Singapore, Canada, and the United States of America.
May this holy week lead us to celebrate the resurrection of the Lord Jesus with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung. Po języku angielskim przychodzi czas na język niemiecki i podobnie jak poprzednicy, speaker zapewnia Ojca Świętego o życzliwości pielgrzymów niemieckojęzycznych, o modlitwie w jego intencjach. Też wyjaśnia dalszy przebieg dzisiejszej audiencji, która zakończy się odśpiewaniem po łacinie modlitwy Ojcze Nasz. I Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa. I też za chwilę usłyszymy streszczenie dzisiejszej katechezy w języku niemieckim. Posłuchajmy. Liebe Brüder und Schwestern, für die Jünger bedeutete das Kreuz Jesu das Ende all ihrer Hoffnung. Aber gerade vom Kreuz aus schenkt Gott einen neuen Anfang. Dieses Folterwerkzeug wird zum Zeichen der Liebe, der Marterpfahl zum Baum des Lebens. Gott schenkt dort einen neuen Anfang, wo wir am Ende sind. Wenn wir das Kreuz betrachten, sehen wir den Herrn entblößt und verwundet. Während wir Bestätigung in Äußerlichkeiten suchen und bemüht sind, mit ihrer Hilfe den Schein zu wahren, konfrontiert uns der Herr nackt und bloß mit der Wahrheit über uns selbst. Der Gekreuzigte, dem alles genommen ist, zeigt uns, dass dort neue Hoffnung entsteht, wo wir wieder zum Einfachen, Lauteren und Wesentlichen zurückfinden, wo wir zu Verzicht bereit sind und uns von überflüssigem Ballast befreien. Beim Anblick des Gekreuzigten werden wir sodann auch seiner Wunden gewahr, seiner Verletzungen an Leib und Seele, die am Kreuz ebenfalls zu Zeichen der Hoffnung werden, weil der Herr seine Peiniger dennoch liebt und ihnen vergibt. So verwandelt er Böses in Gutes und Schmerz in Liebe. Angesichts unserer eigenen Verletzungen lädt er uns ein, mit den anderen wirklich Mitleid zu empfinden und ihnen beizustehen. Solche selbstlose Liebe bringt Heil uns und den anderen und schenkt österliche Hoffnung. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Serdecznie pozdrawiam wiernych niemieckojęzycznych. Zjednoczmy się wewnętrznie z Jezusem w celebracji świętego Triduum, Jego śmierci i zmartwychwstania, aby odnowiła się w nas wiara, nadzieja i miłość. Vereinen wir uns innerlich mit dem Herrn, wenn wir die Feier der heiligen drei Tage seines Todes und seiner Auferstehung begehen, auf das sich Glaube, Hoffnung und Liebe in uns erneuern. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Speaker zapewnia w imieniu wszystkich pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, a jest ich sporo, o życzliwości i też o modlitwie, która towarzyszy w jego posłudze apostolskiej. Wyjaśniany jest dalszy przebieg kadencji, za chwilę streszczenia dzisiejszej katechezy dokona w języku hiszpańskim sam Ojciec Święty. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, drodzy bracia i siostry,
W ubiegłą niedzielę wysłuchaliśmy opisu męki pańskiej, który kończy się pogrzebem Jezusa. Dla uczniów kamień, którym opieczętowano grób, oznacza koniec ich nadziei. Także dzisiaj wydaje się, że nadzieja często jest pogrzebana pod ciężarem cierpienia i nieufności. Ale nawet w najciemniejszych chwilach, kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, Bóg sprawia, że nadzieja w nas odradza się. Zawsze można rozpoczynać na nowo. Tę śmierć i zmartwychwstanie nadziei możemy dostrzec, kontemplując krzyż. Jezus ukrzyżowany jest zraniony i ogołocony ze wszystkiego, ale dalej miłuje i wybacza tym, którzy go zranili. Przemienia zło w dobro, a ból w miłość. Przemienia swoje rany w źródło nadziei dla wszystkich. My również możemy przemienić nasze rany, łącząc je z ranami Jezusa, zapominając o sobie i składając swoje życie w miłosierne ręce Boga Ojca. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, których jest tutaj bardzo wielu. Pozdrawiam szczególnie młodzież, która uczestniczy w międzynarodowym spotkaniu UNIF 2023. W tych świętych dniach przybliżmy się do Jezusa ukrzyżowanego, kontemplując Go zranionego, ogołoconego ze wszystkiego i rozpoznajmy przed Nim prawdę o sobie i przedstawmy Mu wszystko, czym jesteśmy i niech odnowi w nas nadzieję nowego życia i niech Bóg was błogosławi. Bardzo wam dziękuję. Po języku hiszpańskim teraz kolej na język portugalski. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. No domingo passado, ouvimos a narrativa da paixão do Senhor, que terminava com essas palavras: lacraram a pedra. Para os discípulos de Jesus, parecia ser o fim. O Mestre tinha sido crucificado, fora morto da maneira mais cruel e humilhante. Esta frustração de expectativas que experimentaram os discípulos não nos é estranha. Pensemos, por que tanta indiferença para com Deus? Por que tanto mal no mundo? Por que as desigualdades continuam a crescer e a paz tão desejada não acontece? Na mente dos discípulos de Jesus permanecia impressa uma imagem, a cruz. Mas nesta imagem parecia indicar o fim de tudo. Encontrarão um novo começo. Deus transforma o mais terrível instrumento de tortura no maior símbolo do seu amor por nós. O lenho de morte se torna a árvore da vida. Contemplemos a cruz para que nasça em nós a esperança. Nela veremos Jesus espoliado de tudo, recordando-nos que também nós devemos liberar-nos das coisas supérfluas, das ambiguidades, das falsidades.
Veremos também Jesus ferido, convidando-nos a perdoar a quem nos fere, a converter o mal em bem, a transformar a dor em amor. Ao ver a sua expoliação, despojemo-nos das aparências para descobrir a verdade sobre nós mesmos. Ao ver as suas feridas, deixemos nelas as nossas. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i pellegrini di lingua portoghese. Pozdrawiam pielgrzymów portugalskojęzycznych, a zwłaszcza il gruppo venuto da Gualtar. Grupę, która przybyła z Gualtar. Jutro rozpoczynamy obchody świętego Tridu, męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Prośmy Go o dar nadziei, której świat tak bardzo potrzebuje. I życzę Wam błogosławionych świąt wielkanocnych. Especialmente o grupo vindo de Gualtar. Amanhã começamos as celebrações do Sagrado Tríduo da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor. Peçamos-lhe o dom da esperança, da qual o mundo tem tanta necessidade. Vos desejo uma feliz e santa Páscoa. Po języku portugalskim, kolej na język arabski. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على المصلوب ينبوع الرجاء، وقال: بعد موت يسوع وختم حجر القبر شعر التلاميذ بالإحباط وبأن كل شيء قد انتهى، لكن بقيت صورة الصليب ثابتة في أذهانهم، ونحن أيضا نشعر اليوم بمثل هذا الإحباط أمام عالم تزداد فيه اللامبالاة تجاه الله ويزداد فيه الشر والحروب، ونشعر أن الأوقات الماضية في العالم وحتى في الكنيسة نفسها كانت أفضل، لكن التلاميذ اكتشفوا بعد ذلك بداية جديدة في الصليب. اكتشفوا أن الرجاء في الله يولد من جديد في يسوع المعرى والمجروح على الصليب. فيسوع المعرى من كل شيء يذكرنا أن الرجاء يولد من جديد عندما نرى حقيقة أنفسنا ونتخلى عن الازدواجية ونحرر أنفسنا من عيش راض مع أكاذيبنا. ففي التباهي والمظاهر الخارجية لا نجد سلامنا، ويسوع المجروح في الجسد والنفس على الصليب لا يخفي عن عيوننا جراحه التي اخترقت جسده ونفسه، بل يظهرها لكي يرينا أنه يمكننا أن نضع من جراحنا بؤر نور. فيسوع لم يشتكي على الصليب، بل أحب وغفر لمن أساء إليه. مثله يمكن أن تصير جراحنا ينبوع رجاء عندما نحب الآخرين ونهتم بهم. إن صنعنا ذلك يندب جرحنا سريعا ويزدهر الرجاء فينا من جديد. لنقف في هذه الأيام المقدسة أمام المصلوب المجرد من كل شيء، ولنجرد أنفسنا حتى نصل إلى حقيقة أنفسنا، ولننظر إليه وهو مجروح
ونضع جراحنا في جراحه لنتركه يجدد الحياة والرجاء فينا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Pozdrawiam wiernych arabskojęzycznych. Zbliżają się święta wielkanocne. Nieśmy w naszych umysłach i sercach cierpienia chorych, ubogich, ludzi z marginesu, pamiętając też o ofiarach niewinnych wojen, aby Chrystus swoim zmartwychwstaniem udzielił wszystkim daru pokoju i pocieszenia. Niech Pan wszystkich was błogosławi i chroni od wszelkiego zła. باقتراب عيد الفصح لنحمل في اذهاننا وفي قلوبنا آلام المرضى والفقراء والمهمشين ولنتذكر ضحايا الحروب الابرياء حتى يمنحهم المسيح جميعا بقيامته من بين الاموات السلامة والتعزية والبركات. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W minioną niedzielę słyszeliśmy opis męki pańskiej. Kończy się on opieczętowaniem grobu. Wydaje się, że dla uczniów wszystko jest skończone. Mistrz został zabity w najbardziej okrutny sposób. Również w nas gęstnieją ciemne myśli i uczucia frustracji. Dlaczego tak wiele obojętności wobec Boga? Dlaczego tyle zła w świecie? A w sercu każdego z nas ileż rozczarowań? W umysłach uczniów utrwalił się tylko jeden obraz – krzyż. To był koniec wszystkiego. Wkrótce jednak odkryją, że właśnie w krzyżu jest nowy początek. Z najstraszliwszego narzędzia tortur Bóg uczynił najwspanialszy znak miłości. Na krzyżu Jezus dał się ogłocić z wszystkiego, a my tak często przyoblekamy się w zewnętrzne pozory i maski, aby pokazać się lepszymi niż jesteśmy. Ogołocony Jezus przypomina nam, że trzeba powrócić do prawdy, do tego, co istotne. Jezus, który wisi na krzyżu, nie oskarża, ale miłuje i przebacza. W ten sposób przemienia zło w dobro, cierpienie w śmierć. Również w naszym życiu ważne jest to, co my robimy z naszymi ranami. Czy pozwalamy, aby infekowały nas w urazie i smutku, albo też łączymy je z ranami Jezusa, aby stawały się przestrzeniami światła. A wtedy zamiast użalać się nad sobą, będziemy ocierali łzy innych. Zamiast zamykać się w sobie, będziemy pochylać się nad tymi, którzy cierpią. Zamiast pragnąć miłości dla siebie, będziemy gasić pragnienie tych, którzy nas potrzebują. Tylko bowiem wtedy, gdy przestajemy myśleć o sobie, odnajdujemy siebie i zabliźniają się w nas nasze rany. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Nell'eminenza. Nell'imminenza del Triduo Pasquale, mi invito e rivolto anche a voi. Guardate l'albero della croce, perché germoglia in voi la speranza. E il Signore crocifisso vi guarisca dalle vostre tristezze e amarezze. Come ricorda San Pietro, infatti, dalle piaghe di Cristo siamo stati guariti. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W przededniu Triduum Paschalnego również do was kieruję moje zaproszenie.
patrzcie na drzewo krzyża, aby zakiełkowała was nadzieja, aby ukrzyżowany Pan uzdrowił was ze smutku i rozgoryczenia. Jak bowiem przypomina nam święty Piotr, krwią ran Chrystusa zostaliśmy uzdrowieni. Serca wam błogosławię. Wdzięczni jesteśmy Ojcu Świętemu za te słowa skierowane do nas, Polaków. Ojcze Święty, wierni z Włoch zapewniają Cię o życzliwości i modlą się we wszystkich intencjach Twojej posługi apostolskiej. Na zakończenie tej dzisiejszej audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz w języku łacińskim, po którym Ojciec Święty udziela apostolskiego błogosławieństwa, które szczególnie niech stąpi na starszych, cierpiących na i poświęci też wszystkie przedmioty kultu, które wierni pielgrzymi mają przy sobie. Jutro jest Dzień Sportu, dzień zwołany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zachęcam, aby ten moment był szczególnym momentem solidarności. W czasie tego tygodnia męki Chrystusa wspominam wszystkie ofiary wojen i zapraszam wszystkich, aby się modlić za nich. Błagajmy Boga, aby serca wszystkich się nawróciły. I patrząc na Maryję, Maryję u stóp krzyża, moja myśl idzie do wszystkich mam, do mam żołnierzy ukraińskich i rosyjskich, którzy poginęli na wojnie. To są mamy synów zmarłych. Módlmy się za te mamy. Kieruję serdeczne pozdrowienie, powitanie do pielgrzymów włoskich. Szczególnie pozdrawiam sportowców z Guidoni Montecelio i Instytut Savini Świętego Józefa Sterano. I na koniec kieruję moje pozdrowienie do młodych, do chorych, do starszych i do nowożeńców. W tym intensywnym klimacie duchowym Wielkiego Tygodnia zapraszam każdego do kontemplowania tajemnicy męki, śmierci, zmartwychwstania Pana, aby z tej tajemnicy czerpać siłę do tego, by zmieniać nasze życie według wymagań Ewangelii. Ojcze nasz, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
I niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I tak dobiegła końca dzisiejsza audiencja środowa. Środa niezwykła, bo środa Wielkiego Tygodnia. Ojciec Święty dzisiaj wygłosił do nas katechezę środową zatytułowaną Chrystus ukrzyżowany źródłem nadziei. Niech ten czas rozpoczynającego się jutro Triduum Paschalnego, tak jak Ojciec Święty nas zachęcał, by te dni odnowiły w nas nadzieję. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za ten moment wspólnej modlitwy, wspólnego bycia z Ojcem Świętym w rozważaniu znaczenia tajemnicy krzyża w naszym życiu. Szczególnie wszystkim, którzy w tych dniach niosą ciężar krzyża, niech Bóg pozwoli usłyszeć słowa pocieszenia, słowa pełne miłości. Życzę Państwu radosnego przeżywania, radosnego, ale też i głębokiego przeżywania tych tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Pozdrawiam wszystkich, ojciec Zdzisław. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziś.